Witam bardzo serdecznie na kanale Sunline Tarot, tarocistka Fortuna kłania się. Dzisiaj, moi drodzy, horoskop tygodniowy dla znaków ognia, barana, lwa, strzelca od 15 do 21 maja. Także zaczynamy tarot, później karty cygańskie i oczywiście karta pozytywnego myślenia. Także zaczynamy od tarota. Dobrze. Dla barana. 15-21 maja. Dobrze. Zobaczmy, co tutaj, kochani, dla Was. Dobrze, poniedziałek, tu jest ograniczenie finansowe, emocjonalne. No, troszeczkę trzeba będzie pomyśleć o możliwe swoim zdrowiu albo też o finansach, kochani. We wtorek jest energia kochanków. Będziecie rozmawiać, jakiś wybór, jakaś ważna decyzja dla Was do podjęcia. Także tak to tutaj wygląda, żeby porozmawiać. Będzie dobrze, jest harmonia, jest zgoda, dogadacie się. W środę arcykapłanka, możliwe, że rozmowa właśnie też z kobietą. Tutaj wyjaśni się jakaś zagadka. Będzie, moi drodzy, ważna jakaś rozmowa. W środę, to będzie w środę, w czwartek, przepraszam, w czwartek dwójka buław. Moi drodzy, też znowu wahanie, przygotowywanie się do podróży, do czegoś ważnego. Baran będzie chciał podjąć decyzję, ale będzie się wahał. Trzeba, moi drodzy, konsekwentnie działać w czwartek. W piątek, piątka mieczy, może być spór. Uważamy na spory, aby się nie kłócić, nie wdawać się w niepotrzebne dyskusje. Ktoś może być zawistny, ktoś może być zazdrosny z otoczenia w piątek. W sobotę przyjdzie równowaga, balans, myślę, że energie się wyrównają. Może to być bardzo spokojny dzień, bez spontaniczności. Odpoczniecie, pogodzicie się, wyrównana energia. W niedzielę król monet, dobry status finansowy się szykuje, dobre wiadomości w sprawach finansowych. Możliwe, że odwiedziny kogoś, rozmowy o finansach i pomoc. Dobrze, moi drodzy, zdrowotnie uważamy na bóle głowy, uważamy na układ kostny, moczowo-nerkowy. I oczywiście tutaj dolne części kręgosłupa, także na to trzeba zwrócić uwagę. Możliwe, że będzie jakiś ból pleców u niektórych. Kochani, karty cygańskie mówią, urzędnik pokazuje się, sprawy urzędowe załatwiane z mężem, żoną, z drugą połówką, duże zaangażowanie i też, kochani, może być tak, że otrzymacie jakiś ciekawy prezent. No dobrze, i teraz karta pozytywnego myślenia dla Was, drogie barany. Uzdrawiasz się. O właśnie. Uzdrowienie następuje sezonowo. Nie można go przyspieszyć ani zmusić do dostosowania się do harmonogramu. Tak często przeklinamy nasiona, które nie zapuściły korzeni, nie zdając sobie sprawy, że to nie był ich czas. Potrzebują więcej wody, światła, słonecznego, pielęgnacji. Dręczenie siebie blokuje regenerację. Czasami uzdrowienie, na którym się skupiamy, nie jest uzdrowieniem, które ma miejsce. Zachodzi o wiele głębsze uzdrowienie. Mój drogi, bądź cierpliwy, uzdrawiasz się, tylko powoli. Dziękuję za uwagę, kochani, i przechodzimy do lwa. Teraz lew. Zobaczmy, co dla Was od 15 do 21 maja. No zobaczmy, co ten lew tutaj będzie miał w tym tygodniu. Jakieś zakończenia widzę.
Moi drodzy, tutaj jest jakaś ukryta sprawa w poniedziałek, pomyłka, oszustwo. Uważamy na trzecie osoby. No, tak wychodzi. We wtorek podróż, moi drodzy, tu w poniedziałek bądźcie czujni. We wtorek podróż lokalna, nie za daleka, działajcie. Ale moi drodzy, tutaj środa, uważamy na energetykę i zakończenie pewnych spraw. Tu, żeby nie było jakiegoś niedomagania, przeziębienia, no czegoś w tym rodzaju w środę. W czwartek też jest przeciążający dzień, kości, stawy, plecy. Może przećwiczycie się, może to być też jakieś, moi drodzy, nagłe przeziębienie. Środa i czwartek. Też jest czas w te 2 dni na dokańczanie pewnych rzeczy. Dużo obowiązków, szczególnie w czwartek tutaj się pokazuje, ale nie martwcie się, bo to jest normalne w życiu, że są sprawy do dokończenia i w piątek jest piękny czas cesarzowa dla Was. Jest sukces i zawodowy, moi drodzy, i w emocjach, w miłości. Macie czas dla siebie, robicie coś dla siebie pięknego. Może panie wybiorą się gdzieś zrobić sobie na przykład nową fryzurę albo kupić sobie coś nowego do ubrania. I sobota, kochani, jest pasie, buła, wiadomości przychodzą do was różnego rodzaju. Są tutaj działania, plany. Powoli, ale działacie. I w niedzielę już by się wydawało, że jest dobrze, ale tu uważamy na trzecie osoby, które mogą się wtrącać do waszego życia. Też niektóre lwy będą zaczynały jakieś, moi drodzy, ćwiczenia, uprawianie sportu. Kochani, ogólnie tydzień mówi o tym, że coś się kończy. Uważamy na przeziębienia, grypy jakieś nagłe. Nogi mogą Was boleć. Oczywiście tu są problemy z układem immunologicznym, z układem odpornościowym. No dobrze, kochani, teraz zobaczmy karty cygańskie. Co nam tutaj podpowiedzą? Jest ktoś, na kim bardzo Wam zależy. Możecie mieć bardzo miłą jakąś wycieczkę, odwiedziny, nagłe jakieś, moi drodzy, tutaj nieoczekiwane radości. To może być związane z uczuciami, ale też może być związane, kochani, z jakąś przygodą. Także bardzo dobrze wyszło. Na zdrówko uważajcie. W takim razie. I moi drodzy, karta pozytywnego myślenia, przygoda czeka. No, o czym ja mówię? Przerwij rutynę i pożyj trochę, umiłowany. Czas na przygodę, zaplanuj wakacje, wybierz się na spontaniczną przejażdżkę. Zmiana tempa i scenerii dobrze ci zrobi. Poza tym nic nie wiesz, kogo spotkasz, przepraszam, a niczego doświadczysz po drodze. Może będzie to wspaniały nowy przyjaciel albo partner, wyborny posiłek w uroczym lokalu, nowa perspektywa na życie. Przygoda czeka na ciebie, drogi lwie. Dobrze, kochani, życzę wam takich wspaniałych przygód, ciekawych, pozytywnych i przechodzimy do strzelca. Od 15 do 21 maja. Dobrze. Co tutaj dla strzelca? Kochani, poniedziałek, odpoczynek. Strzelec będzie przemęczony. Czas odpocząć, przemyśleć, nie działać pochopnie. We wtorek decyzja czeka do podjęcia. Może być jakaś propozycja pracy, propozycja zarobku. Uważamy na finanse oczywiście. Nie rozrzucamy i tak dalej pieniędzy. To jest taka uwaga, ale zawsze warto posłuchać.
W środę, kochani, spotkanie przyjaciela z przeszłości, rozmowa, jakieś wsparcie otrzymujecie w środę. Bardzo dobry moment, moi drodzy. W czwartek karta pustelnika, nie wiem, czegoś będziecie się uczyć możliwe niektórzy, a niektórzy rozmawiać. Tutaj jest lekka blokada, wycofanie z życia zewnętrznego i w głębi duszy robicie rachunek sumienia, przemyślenia w czwartek. W piątek spotkanie z urzędnikiem, osobą ważną. Trzeba działać, rozmawiać, może jakiś dokument trzeba podpisać. Ważna decyzja, też jest tutaj właśnie przemyślany czas i zaplanowany. I po tym piątku, sobota, przychodzi czas na zabawę z przeszłości osoby. Szczęścia dużo u Was, spełnione życzenia, radość. Bardzo dobry moment, na przykład na spotkanie gdzieś na zewnątrz też. Tutaj jest radość życia i dużo szczęścia. I również spełnione marzenia w niedzielę. Dużo, moi kochani, rozmów. Możliwe, że otrzymacie jakiś piękny prezent. Super dzień. I ta niedziela jest naprawdę piękna. Zdrowotnie jest dosyć dobrze, ale tak się zaczyna ten tydzień, że od odpoczynku uważamy na plecy, kości, jelita. Również, moi drodzy, układ moczowy. Pijcie dużą ilość wody, bo mogą być w tym tygodniu u Was w organizmie jakieś toksyny. Kochani, tutaj czeka Was podróż. Czeka Was podróż, dużo takiego błogosławieństwa, duchowieństwa, ochrony z góry i jakieś pieniądze do Was przychodzą w tym tygodniu. Nieoczekiwanie. Bardzo dobry czas dla strzelca. No wspaniały. I oczywiście, kochani, ja tak tutaj do Was pędzę z kartami pozytywnymi. Znajdź swoje plemię. To są myśli pozytywne. I w tym tygodniu jest właśnie ta radość. I w sobotę, i tutaj jeszcze jakiś dzień był. W środę na spotkanie bratniej duszy. Gdzieś jest Twoje duchowe plemię. A kiedy już je znajdziesz, członków swojego plemienia, będziecie się razem radować. Motywujcie się wzajemnie, wspierajcie, trzymajcie razem. Dzielcie się swoimi osiągnięciami, nadziejami, pragnieniami i cierpieniami. Chwalcie się nawzajem i ofiarujcie najmilszą i silną miłością, gdy jest taka potrzeba. W grupie jest siła, nigdy nie jesteś sam. Piękny tygodniowy tarot dla strzelca i horoskop oczywiście też ogólny. Wraz z kartami cygańskimi jesteście chronieni z góry, macie radość w tym tygodniu, nieoczekiwane wyjazdy i nieoczekiwane finanse. No super. Pozdrawiam, kochani, do usłyszenia. Trzymajcie się mocno.